Odwiedziliśmy dzisiaj budynek A0, gdzie odbywa się OZ Day. To tutaj studenci naszej uczelni i inni goście mogą dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat odnawialnych źródeł energii. Generalnie OZ Day ma na celu zachęcić młodych ludzi i nie tylko, przedsiębiorców, żeby szli w tym kierunku, żeby jednak promowali, no i dożyli do tego, żeby jak najlepiej w Polsce rozwijały się źródła odnawialne. No to jest główny cel. Możemy tutaj zobaczyć kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, możemy również zobaczyć pompy ciepła, kotły na biomasę, również mamy firmy związane z termomodernizacją na przykład. Dzięki temu jakby mieszkańcy Krakowa, studenci mogą czegoś więcej dowiedzieć się na temat odnawialnych źródeł energii.